ksiądz Franciszek Plachnicki, kandydat na ołtarze, założyciel i duchowy ojciec ruchu Światło Życie. Urodzony 1921 roku w Rybniku na Śląsku. Jego młodzieńcze ideały to być wielkim, to znaczy dobrym, odważnym, uszczęśliwiać innych i budować piękny świat. W swoim notesie z tego okresu zapisał: charakter to nieugiętość woli w służbie zasad uznanych za prawdziwe. Dla nas, dla ruchu, dla domowego kościoła wielki człowiek. Przede wszystkim założyciel, duchowy ojciec całego ruchu Światło Życie, no, z którego wywodzi się domowy kościół. Człowiek głębokiej wiary, rozmiłowany w Eucharystii. Po jego takim mocnym nawróceniu, doświadczeniu wiary, za taką główną ideę, przewodnią myśl jego życia, to jest budowanie Królestwa Bożego w swojej duszy, ale też w duszach innych. Bardzo, bardzo zaopiekował się właśnie, podjął takie wielkie dzieło, począwszy wszystkie stany, nie było różnicy na wiek. Chciał ogarnąć wszystkich ludzi, wszystkich prowadzić do Chrystusa. Chciał wszystkim mówić o tym, o tej wielkiej jego miłości, jaką sam został dotknięty. I właśnie w tym momencie chyba powstała ta jego myśl. W wieku 14 lat mocno zaangażował się w harcerstwo, które nazwał Anioł Stróż Mojej Młodości. Jest to czas, jak sam pisze, bez wiary w Boga, ale też bez formalnego przeciwwierze. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Aresztowany w 1940 roku, z pierwszym transportem przybył do Auschwitz. To tu po raz pierwszy jego ideały, światopogląd i wiara w człowieka w konfrontacji z rzeczywistością uległy załamaniu. 30 marca 1942 roku ksiądz Franciszek Blachnicki zostaje skazany na karę śmierci. 17 czerwca 1942 roku, w 21 roku życia, gdy oczekuje na wykonanie wyroku, następuje najważniejsze wydarzenie w jego życiu. Tak o tym pisze. Nagłe, cudowne nawrócenie się na wiarę w Chrystusa i osobiste przyjęcie Go jako Pana i Zbawiciela, połączone z decyzją oddania całego życia na Jego służbę. Po zwolnieniu z więzienia i powrocie do kraju wstępuje do seminarium. Od samego początku swojej posługi duszpasterskiej ideą przewodnią jego życia staje się budowanie Królestwa Bożego w duszy swojej, w świecie i w duszach innych. Widzi ogromną potrzebę tworzenia małych wspólnot i formowania grup elitarnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dostrzega, jak wielkim darem jest wspólnota. Organizuje pierwsze oazy, rekolekcje oparte na schemacie przeżyciowym 15 tajemnic różańcowych. Widzi potrzebę formacji i pracy nad sobą także poza rekolekcjami przez cały rok. Ojciec Blachnicki, jak wszyscy mówią, wyprzedził w ogóle naszą epokę, nasze czasy, bo już właśnie jakieś 50-60 lat temu przewidywał i mówił o Kościele, o żywym Kościele. Mówił, tak mocno stawiał na rodzinę, jak wychować młode pokolenie, no poprzez rodziny, poprzez katolickie, chrześcijańskie rodziny. Z jego inicjatywy w 1969 roku powstaje Ruch Żywego Kościoła, który w roku 1976 otrzymuje nazwę Ruch Światło Życie. Głęboko na sercu leży mu, aby młodzi ludzie, którzy zakładają rodziny, nie byli pozostawieni sami sobie, ale by mogli się dalej formować i spotykać we wspólnocie. Odpowiadając na potrzeby w ramach Ruchu Żywego Kościoła, w roku 1976 utworzony zostaje Ruch Wspólnoty Rodzinnej, który w roku 1976 otrzymuje nazwę Ruch Domowy Kościół. Mamy trochę lat małżeństwa. Wydawało się nam, że już wszystko wiemy o sobie, że już no nic nas nie zaskoczy, ale jednak idąc wytycznymi, które nakreślił ojciec Blachnicki, no wychodzi to całkiem inaczej. Zaskakujemy czasami samych siebie, jak nieraz bardzo mało wiemy o sobie. I zachęcamy właśnie małżeństwa do przynajmniej do spróbowania
bycia w tej wspólnocie, bo żeby z czegoś zrezygnować, w coś nie wejść, to trzeba wiedzieć najpierw, z czego się rezygnuje. To nie jest tak, że ktoś wejdzie do wspólnoty i od razu już musi zostać z nami na stałe w tej wspólnocie. Jeśli to nie odpowiada, jest tyle wspólnot w kościele, można zacząć z czym innym spróbować, ale mówię, żeby z czegoś zrezygnować, trzeba najpierw wiedzieć, z czego się rezygnuje. Jego głęboką troską o człowieka i społeczeństwo jest proklamowanie w maju 1979 roku krucjaty wyzwolenia człowieka, która stawia jako cel walkę o trzeźwość i o wolność wewnętrzną człowieka. Ksiądz Franciszek jest głęboko przekonany o konieczności odnowy rodziny, tak by mogła ona stać się środowiskiem żywej wiary i podjąć funkcję wychowania przyszłych pokoleń członków żywego Kościoła. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin księdza Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło Życie, nowego Kościoła, który jest gałęzią Ruchu Światło Życie. Każda parafia próbuje coś organizować we własnym gronie. Kręgi przynależne do parafii organizują w sensie Eucharystię z oprawą, ze słowem kapłana, który prowadzi krąg. Jest to wszystko poprzedzone nowenną dziewięciodniową w intencji ojca Blachnickiego. W roku 1995 rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza Franciszka Blachnickiego. Ksiądz Franciszek Blachnicki to człowiek, któremu dane było na samym sobie doświadczyć prawa życiodajnej śmierci, któremu dany był charyzmat umierania dla siebie, by podwójnie ułaskawiony wyrokiem Bożej opatrzności, posiadając siebie w dawaniu siebie, mógł przyprowadzić do źródeł życia tysiące tych, którzy poszli za nim.